Ten sam Jezus. Oto nadchodzi dzień Pana i zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu, od wschodu, tak, że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Księga Zachariasza, 14 rozdział, 1 do 3 wersetu. I rzekli mężowie galilejscy: czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Dzieje apostolskie, 1 rozdział, 11 werset. Powtórne przyjście naszego Pana to temat, który jest głoszony i szczegółowo opisany w całej Biblii, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. W rzeczywistości jest to jeden z głównych tematów Biblii, ale niestety jest to często zaniedbywany obszar badań. No i myślę, że tutaj na przykładzie tego Zachariasza i Dziejów Apostolskich warto zobaczyć, że gdy chodzi o prorocze pisma dotyczące dni ostatnich, prawda o tym, że Jezus jest Jahwe, jaśnieje. Pierwsza wzmianka o ostatnich dniach lub ostatnich dniach, ostatnich czasach znajduje się w pierwszej księdze Mojżeszowej 49:1, a ostatnia wzmianka w drugim liście Piotra 3:3. Pierwsza księga Mojżeszowa 49:1. Potem wezwał Jakub synów swoich i rzekł: zbierzcie się, abym oznajmił wam, co was spotka w przyszłości. A drugi list Piotra 3:3. O tym przede wszystkim wiedząc, że w ostateczne dni przyjdą szydercy postępujący podług własnych swoich pożądliwości. Temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa ludzie wolą wyrzucić z serc i z głów, jednak jest to rzeczywistość, która po prostu nie przemija. Wielu uznaje, być może nieświadomie, że Chrystus powróci. Widać to na różne sposoby i w różnych przekrojach życia codziennego. Na przykład w przemyśle gazetowym istnieją różne terminy opisujące różne style i rozmiary czcionek używanych w druku. Podobnie jak w dokumencie Word, czcionki tematyczne, których używamy na naszych komputerach. Istnieje styl czcionki gazetowej, który jest rzadko używany i jest nazywany typem second coming. Jest on używany tylko dla wiadomości o wstrząsających proporcjach, takich jak bombardowanie Pearl Harbor, zabójstwo Johna F. Kennedy'ego, ataki z 11 września 2001 roku i tym podobne. Ta czcionka Second Coming Type jest wyjątkowa w tym, że litery są tak duże, że w zasadzie pokrywają całą pierwszą stronę gazety. Najbardziej interesujące jest to, że nawet światowi i niereligijni ludzie uznają, że drugie przyjście Chrystusa jest wydarzeniem o fenomenalnych rozmiarach i podświadomie pokazuje to, używając terminu second coming type.
Jednym z proroków, który ma wiele do powiedzenia na temat powrotu Pana Jezusa Chrystusa, jest Zachariasz. W rozdziale 14 Zachariasz opisuje żywym językiem scenę, która nastąpi po bitwie Armagedonu i po powrocie Chrystusa Jezusa na ziemię. Jego proroctwo dotyka bezpośrednio tematu tego, o czym tutaj mówimy, dlatego, że jest to jeden z ważniejszych fragmentów, które często przedstawiałem Świadkom Jehowy, które to miejsce z Zachariasza wyraźnie pokazuje, że Jezus jest Jahwe. Jahwe wyjdzie i będzie walczył przeciwko narodom, które oblegać będą Jerozolimę, tak jak to czynił w dawnych czasach w całej smutnej historii Izraela. Podobnie w Nowym Testamencie czytamy, że to Chrystus, Jezus, Pan pokona te narody. I to znajdujemy na przykład w Objawieniu 19, rozdział 11 do 15 wersetu. I ujrzałem niebo otwarte, a oto biały koń, a na nim siedzący, a on sądzi i prowadzi wojnę. I wiemy, że będzie bił narody. Tak mówi Księga Objawienia 19, rozdział 11 do 15 wersetu. W proroctwach Zachariasza i Księgi Objawienia odpowiednio Chrystus jest postrzegany jako król, wojownik, który sam prowadzi wojnę z narodami. Jedyny wniosek, jaki możemy z tego wyciągnąć, to taki, że Jahwe z Księgi Zachariasza i Chrystus z Księgi Objawienia to ta sama osoba. Oczywiście jedyny z punktu widzenia naszego tematu. Zachariasz podaje jeszcze jeden szczegół dotyczący Jahwe, który w sposób uderzający potwierdza to, co wiemy z tych miejsc, że Pan Jezus jest Jahwe. I jest powiedziane, a Jego stopy staną na Górze Oliwnej. I niektórzy komentatorzy biblijni odrzucają konsekwencje tego proroctwa i zaprzeczają, że Jahwe dosłownie stanie na Górze Oliwnej i wolą interpretować to duchowo-obrazowo. Jednak wszystkie te wywody na ten temat są bezskuteczne, ponieważ ten, który był Bogiem objawiającym się w ciele, już stanął na Górze Oliwnej i jeszcze stanie, o czym potwierdza nam tekst z Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział, 11 werset. Góra Oliwna to wzgórze lub grzbiet położony po wschodniej stronie Jerozolimy, oddzielony od miasta doliną Kidronu. Po jej wschodniej stronie znajduje się wioska Betania, a u podstawy jej zachodniego zbocza leży Getsemane. To właśnie na tej górze rozegrały się jedne z najbardziej krytycznych i przejmujących wydarzeń z życia Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelie ujawniają, zapisane mają, że Pan Jezus Chrystus często tam przebywał, zwłaszcza pod koniec swego życia ziemskiego, po długim dniu służby. A we dnie nauczał w świątyni, a w nocy wychodząc pozostał na górze zwanej Górą Oliwną, o czym uczy nas Ewangelia Łukasza 21:37. W szczególności są opisane w Piśmie Świętym trzy sceny, w których Góra Oliwna jest związana z Panem Jezusem Chrystusem, z Nim. Po pierwsze, widzimy błogosławionego Pana Jezusa płaczącego nad miastem z Góry Oliwnej. A gdy się zbliżył do miasta, zapłakał nad nim, o czym czytamy w Ewangelii Łukasza, 19 rozdział, 37 werset oraz 42 werset. Następnie zauważamy, że użyte tu słowo płakać oznacza w języku greckim płakać na głos z głębokim łkaniem lub biadać.
Pan Jezus zapytał kiedyś swoich uczniów, za kogo ludzie go uważają. Odpowiedzieli, podając różne opinie ludzi, w tym, że niektórzy myśleli, że on może być prorokiem Jeremiaszem. Ludzie, którzy mówili, że on był prorokiem Jeremiaszem, mieli ku temu dobry powód. Jeremiasz jest znany jako płaczący prorok, ze względu na jego głęboki smutek dla ludu izraelskiego. Ktoś powiedział, że Jeremiasz cierpiał za Izrael, przez Izrael i z Izraelem. Jeremiasz cierpiał dla świadectwa i dla odrzucenia świadectwa, jak powiedział John Nelson Darby. O Mesjaszu napisano, że będzie człowiekiem boleści i że będzie zaznajomiony ze smutkiem, o czym mówi nam Księga Izajasza 53, werset 3. Kiedy ludzie obserwowali Pana Jezusa Chrystusa, przypominał im on płaczącego proroka. Czytamy w Ewangeliach, że Pan Jezus Chrystus płakał i podobnie jak u Jeremiasza, jego smutek był często spowodowany stanem jego ludu albo dlatego, że byli obciążeni w przeklętym przez grzech świecie albo z powodu ich nieposłuszeństwa i krnąbrności. Kiedy Pan Jezus Chrystus płakał przy grobie Łazarza, o czym widzimy w Ewangelii Jana, 11 rozdział, 33-35 werset napisane, był to inny rodzaj płaczu niż wtedy, gdy płakał nad Jerozolimą. Przy grobie słowo płakać oznacza wylewać ciche łzy. Był to cichy płacz. On był głęboko poruszony w duchu z powodu efektu, jaki moc śmierci miała nad jego ludem. I tutaj miał współczucie dla nich w godzinie ich smutku. Jednak gdy zapłakał nad miastem, słowo zapłakać w oryginale greckim oznaczające płakać na głos z głębokim łkaniem lub biadać, wiedział o straszliwym wyroku, który wkrótce spotka Jerozolimę za odrzucenie jego osoby. Rzeczywiście był jak prorok Starego Testamentu w wielu aspektach, ale był też większy niż Jeremiasz. Pan Jezus wiedział o straszliwym sądzie, który wkrótce miał spotkać Jerozolimę z powodu odrzucenia jego osoby jako Mesjasza i jego misji jako Mesjasza. Gdy stał na tej górze, jego serce było złamane z powodu tego, co miało spotkać miasto z ręki Rzymian. Zaledwie kilka dni po tym wydarzeniu na górze rozegrała się inna głęboka scena i zaśpiewawszy hymn wyszli na Górę Oliwną. O tym czytamy w Mateusza 26:30. To właśnie tutaj w ogrodzie Getsemane widzimy Pana Jezusa w głębi agonii, gdy oczekiwał na krzyż i śmierć grzechu i na krzyż i na ciężar grzechu, który miał ponieść. Niewiele jest w Piśmie Świętym scen tak uświęconych i tak poruszających serce wierzącego jak ta, która jest nam przedstawiona w ogrodzie Getsemane. Getsemane jest słowem aramejskim, które oznacza tłocznię oleju i z pewnością opisuje niezgłębiony nacisk na Pana Jezusa, ale jakże owocny rezultat dla nas. Głęboka depresja i przytłaczający smutek przyszły na Pana w Getsemane, jak czytamy w Ewangelii Mateusza, 26 rozdział do 38 wersetu, od 36 wersetu. Jego cierpienia, Pana Jezusa cierpienia, odbywały się w oczekiwaniu na krzyż. Możemy rozważać, ale nie możemy dostatecznie ocenić agonii duszy Pana w perspektywie okropności kubka gniewu, opuszczenia Boga, grzechu i śmierci. Pan Jezus odczuwał to w boskim wymiarze i z uczuciami doskonałego, świętego człowieczeństwa.
On, który nie znał grzechu, miał być uczyniony grzechem za nas, jak komunikuje nam drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. Łukasz, umiłowany lekarz, wskazuje na ogromną udrękę, jaką Pan Jezus Chrystus przeżywał, zapisając, że Jego pot był jak wielkie krople krwi spadające na ziemię. Z dodanym szczegółem, że z nieba ukazał się anioł, który go wzmocnił, o czym mówi nam Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 43 do 44 wersetu. Należy też podkreślić, że Pan Jezus nie wypił kubka w ogrodzie, jak błędnie uczą niektórzy, ale wypił go na krzyżu, wtedy na krzyżu. Jakże cennym jest widok Jego doskonałej uległości i zależności od Ojca. Gdy cień krzyża pojawił się w Jego duszy, modlił się: jednak nie jak ja chcę, ale jak Ty chcesz. Ewangelia Mateusza 26-39. To powinno skłonić nasze serca w uwielbieniu do Tego, który umarł za nas. Po drugie, Góra Oliwna jest związana z wniebowstąpieniem Pana Jezusa. To właśnie z Góry Oliwnej, tuż za miastem Betania, Pan Jezus wstąpił do nieba. To właśnie stąd często udawał się na odpoczynek, aby się odświeżyć i być ze swoimi przyjaciółmi. Kiedy został uniesiony do nieba, jak mówi Ewangelia Łukasza 24:50-51, to tutaj obserwowali, jak obłok usunął go z ich oczu, jak mówią Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 9 werset. Jeśli stąd wstąpił do nieba, to właśnie w to miejsce powróci podczas swojego drugiego przyjścia, co naturalnie prowadzi nas do trzeciego wydarzenia związanego z Górą Oliwną. I ten trzeci przypadek, kiedy Góra Oliwna będzie związana z Panem Jezusem, to jest właśnie Jego powtórne przyjście. Przez powtórne przyjście nie rozumiem tutaj Jego pierwszego przyjścia w niskości, ale Jego drugie przyjście w mocy i chwale, jak to już wcześniej wspomniałem. Pan Jezus Chrystus siedział na tej właśnie górze, gdy wyjaśniał swoim uczniom znaki, które poprzedzą Jego drugie przyjście, jak widzieliśmy w Mateusza 24:1-3. Tam też aniołowie zapowiedzieli Jego powtórne przyjście. Dzieje Apostolskie, 1 rozdział od 10 do 12 wersetu. Ponad 500 lat wcześniej prorok Zachariasz ogłosił niespełnione jeszcze proroctwo, że w owym dniu staną Jego stopy na Górze Oliwnej. Zachariasz nie odnosi się do tutaj służby Pana na ziemi opisanej w Ewangeliach, lecz raczej do momentu, gdy Jahwe powróci w chwale, by sądzić narody. Ważne jest, żeby zauważyć, że to będzie przyjście Chrystusa razem ze świętymi. Ciężar proroctwa Zachariasza w rozdziale 14 dotyczy przyjścia Jahwe i ustanowienia Jego królestwa, kiedy On zaprowadzi na ziemi nowe przymierze. Werset 9, 14 rozdziału Zachariasza mówi: Jahwe będzie królem nad całą ziemią. W tym kontekście prorok ujawnia, że w chwili przyjścia Jahwe, aby zainaugurować swoje królestwo, pociągnie on za sobą swoich świętych. Przyjdzie Jahwe, Bóg mój, a z nim wszyscy święci, mówi werset 5. Nic dziwnego, że jak widać było w trakcie wcześniejszego rozważania, opisuje to również dokładnie przyjście Chrystusa.
Nowy Testament mówi, że kiedy Chrystus się pojawi, wtedy wy również ukażecie się z Nim w chwale. List do Kolosan, 3:4, w porównaniu z pierwszym listem do Tesaloniczan 3:13 oraz listem Judy 14:. Kiedy Pan Jezus Chrystus się pojawi, my pojawimy się z Nim. Identyczne określenia, których używa Zachariasz w odniesieniu do Jahwe, który, jak mówi, przyjdzie ze swoimi świętymi, ponownie jest to jedno z wielkich faktów, oświadczeń przekazanych przez Pismo Święte o bóstwie Chrystusa w Starym Testamencie. W dalszym przypadku będziemy mówić o tym, że to jest błogosławiona rzeczywistość świętych powracających chwale razem z Chrystusem podczas Jego przyjścia. I nie chodzi tylko o to, że będziemy jechać na koniach, choć dla mnie osobiście będzie to bardzo ciekawe, bo nigdy konno nie jechałem. Na podstawie tego, co widzieliśmy do tej pory w Księdze Zachariasza, 14 rozdział, możemy jednoznacznie stwierdzić, że Jahwe i Jezus Chrystus są tą samą, jedną i tą samą osobą. Nie ma wątpliwości, że zapowiedź anioła z Dziejów Apostolskich, 1:11, ten sam Jezus, który został wzięty od was do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieliście go wchodzącego do nieba. Spełni się dosłownie to proroctwo, zgodnie z tym, co zostało objawione w Księdze Zachariasza 14:4. Oświadczenie anioła w Dziejach Apostolskich 1 w podobny sposób oznacza, że jego przyjście będzie widoczne, cielesne na Górze Oliwnej. W podobny sposób sugeruje, że jeśli on wstąpił z Góry Oliwnej do nieba, to w odwrotnej kolejności podczas jego przyjścia zstąpi na ziemię do określonego miejsca Góry Oliwnej podczas jego powrotu. W Księdze Objawienia jest napisane, że oto gdy przyjdzie, ujrzy go każde oko, a także ci, którzy go przebili. Objawienie 1:7. Jeżeli porównasz to z Zachariasza 12:10, to widzisz jednoznacznie, że Jezus jest Jahwe. Z tego z pewnością należy rozumieć, że chodzi o dosłowne, widzialne wydarzenie. Kiedy jednak przyjdzie, to nie do Nowego Jorku, Londynu czy Paryża, ale na Górę Oliwną w pobliżu Jerozolimy. Jakże znaczące było zatem ponowne zgromadzenie narodu żydowskiego do jego ojczyzny, odkąd w 1948 roku został Izrael ustanowiony narodem. Chociaż obecnie przebywają tam w niewierze w odniesieniu do Ewangelii, to jednak Bóg nie odrzucił ich, lecz będzie działał wśród przebudzonej resztki w czasie ucisku Jakuba. Jakuba w Księdze Jeremiasza 37 jest tym samym, czym jest wielki ucisk z Mateusza 24. W Księdze Zachariasza, 13:8-9, znajduje się uderzające proroctwo, w którym ujawniono, że żydowska resztka czasów ostatecznych wyzna Jahwe jako swego Boga. I to jest Zachariasza, 13:8-9. I stanie się w całym kraju, mówi Pan, 2/3 zginą i pomrą, a tylko 1/3 część pozostanie z Nim. Tę trzecią część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro. Będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem, moim jest
ludem, a ona odpowie: Pan jest moim Bogiem. Widać wyraźnie. Czyli jest to jasna zapowiedź. Jedna trzecia z nich zostanie zachowana i uszlachetniona jak srebro czy jak złoto i będzie wzywać imienia Jahwe, a on odpowie: Jahwe powie: To jest mój lud. A oni powiedzą: Jahwe jest moim Bogiem. 13 rozdział Zachariasza, 9 werset. To wyznanie jest najbardziej godne uwagi, gdy porównamy je z identycznym w Ewangelii Jana. Uczeń Tomasz zaginął podczas pierwszego ukazania się Chrystusa uczniom po jego zmartwychwstaniu. Widzimy to w Ewangelii Jana, 20 rozdział, 24 werset. W tym Tomaszu jest niezwykły obraz narodu żydowskiego w jego obecnej niewierze. Następnie jednak czytamy, że po 8 dniach Pan ponownie ukazał się uczniom, tym razem Tomasz jest z nimi. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 26-28 wersetu. Po zobaczeniu ran krzyżowych Pana, Tomasz wierzy, że Bóg, Pan Jezus Chrystus, powstał z martwych, i wyznaje mu: Pan mój i Bóg mój. Uznaje wtedy, że Jezus jest jego Panem i Bogiem, że jest on w rzeczywistości Jahwe. Tak jak Zachariasz powiedział, że przyszła żydowska resztka uczyni to w nadchodzącym jeszcze dniu. Jak już zauważyliśmy, niektórzy zaprzeczają, że proroctwo to wypełni się dosłownie, literalnie. Nie wierzą oni, że stopy Jahwe dosłownie staną na Górze Oliwnej lub że w tym czasie w Jerozolimie wokół niej i wokół niej będą miały miejsce rzeczywiste wydarzenia geologiczne. Nie ma jednak powodu, by wątpić, że góry się rozstąpią lub że nastąpi wielkie trzęsienie ziemi, co zostało nam przecież objawione w Księdze Zachariasza, 14 rozdział, w wersecie 4. Czy ktoś jest przekonany, że coś może być zbyt trudne dla Boga? Czy w przeszłości nie rozdzielił on Morza Czerwonego dla swojego ludu, aby go uratować? Czy też było to tylko figuralne wydarzenie? Nie było to tylko figuralne wydarzenie, to było wydarzenie dosłowne. Zachariasz stwierdza, że będzie to podobne do trzęsienia ziemi, które miało miejsce za czasów króla Uzjasza. I widzimy to na przykład w Księdze Amosa, 1 rozdział, 1 werset. Fakt, że sam prorok przyrównuje je do prawdziwego wydarzenia w historii, daje nam bardzo silną wskazówkę, że trzęsienie ziemi, które zapowiada Zacharia, rzeczywiście tak jak ono wypełni się dosłownie. I wiemy to więcej niż na pewno. Księdza Objawienia, 16 rozdział od 18 do 19 wersetu. Czytamy takie słowa: i stały się głosy, i gromy, i błyskawice, i stało się wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było, odkąd są ludzie na ziemi. Takie trzęsienie ziemi, tak wielkie. I zostało miasto wielkie na trzy części rozerwane, i miasta pogan upadły, i Babilon wielki wspomniany został przed Bogiem, aby mu dał kielich wina zapalczywości gniewu swego. Więc w Księdze Objawienia 16 od 18 do 19, mówiąc o tym samym okresie co Zachariasz, czyli blisko końca Wielkiego Ucisku, tuż przed bitwą Armagedonu,
Jan pisze, i stało się wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd ludzie są na powierzchni ziemi, tak potężne i tak wielkie. I rozdzieliło się wielkie miasto, czyli Jerozolima, na trzy części. I upadły miasta narodów, a Babilon upamiętał się, został przypomniany, albo o Babilonie wspomniano przed Bogiem. Upamiętał się nie jest dobrym słowem. A Babilon został wspomniany. Wspomniany przed Bogiem. W relacji tej, w relacji Izajasza dotyczącej tego samego okresu czasu nadchodzącego Dnia Pańskiego da się przeczytać: gwałtownie złamie się ziemia, rozłupie się ziemia, zatrzęsie się niezmiernie. Ziemia będzie się kręcić w kółko jak pijany. O czym widzimy w Księdze Izajasza 24:17-23. W naszych czasach widzieliśmy przykład, że coś takiego jest możliwe. Tsunami w grudniu 2004 roku w Indonezji było wynikiem potężnego trzęsienia ziemi na Oceanie Indyjskim. Zarejestrowano je jako 9,6 skali Richtera. Bardzo potężne. Ziemia dosłownie zatrzęsła się i zachwiała się na swojej osi o kilka stopni. Na podstawie autorytetu Pisma Świętego musimy wierzyć, że nadchodzi większe trzęsienie ziemi i będzie ono związane z powrotem Pana Jezusa na ziemię. W wersecie 5 prorok mówi dalej: tak przyjdzie Pan Bóg mój, mówiąc o Jego przyjściu, które przyniesie sąd, ale i wybawienie dla Jerozolimy i narodu izraelskiego. Kontynuuje to proroctwo z dodanym elementem: wszyscy święci z Nim. Powróci On ze świętymi. Tak, powróci On ze świętymi, razem ze świętymi. Co zostało już krótko zasygnalizowane wcześniej, jednak pomocne może być nieco więcej szczegółów dotyczących tego niesamowitego przyszłego wydarzenia. W Nowym Testamencie czytamy o przyjściu Chrystusa ze świętymi, aby was ustanowił nieskalanymi w świętości przed Bogiem, Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Tak mówi pierwszy list do Tesaloniczan 3:13. Wielu badaczy Biblii uważa, że apostoł Paweł w tym fragmencie listu do Tesaloniczan cytuje Księgę Zachariasza 14 rozdział 5 werset. I znowu tych też, którzy śpią w Jezusie, Bóg przywiedzie ze sobą podczas swego przyjścia, jak mówi pierwszy list do Tesaloniczan 4:14. I ponownie Enoch, siódmy z kolei od Adama, prorokował o nich, mówiąc: oto Pan przychodzi z 10 000 świętych swoich, list Judy, 14 werset. Czytamy też świadectwo apostoła Jana o przyjściu Pana Jezusa z wierzącymi. I widziałem niebo otwarte, a oto koń biały i ten, który na nim siedział, a wojska, które były w niebie, szły za nim na koniach białych. Jak mówi Księga Objawienia 19 rozdział 11-16 wersetu. I wreszcie, gdy się ukaże Chrystus, który jest życiem naszym, wtedy i wy ukażecie się z Nim w chwale. Jak mówi Kolosan 3:3. A także istnieje wiele świadectw na to, że kiedy Pan Jezus powróci w mocy i chwale, wierzący, którzy zostaną wzbudzeni, w niebo wzięci i uwielbieni,
7 lat wcześniej przyjdą razem z Nim, aby ustanowić na ziemi nowe przymierze. Apostoł Paweł napisał, że wierzący powrócą z Chrystusem podczas Jego ponownego przyjścia, jak mówi 1 Tesaloniczan 3:13. Ale jak to może być możliwe dla tych, którzy już umarli? Jego odpowiedź brzmiała, że ma nastąpić pochwycenie. Pochwycenie martwych i żyjących świętych. Wyjaśnił nam to słowem Pana, o czym mówi pierwszy list do Tesaloniczan 4:15. Mówiąc to, nie miał na myśli żadnego konkretnego proroctwa ze Starego Testamentu, ale raczej specjalne słowo lub objawienie dane mu w sposób wyjątkowy dotyczące pochwycenia. Uderzające jest to, że żaden z pozostałych apostołów nie mówi o pochwyceniu. Jako o takim, ale tylko o pojawieniu się Chrystusa. I chciałbym tu zauważyć, że nie ma żadnych znaków związanych z pochwyceniem. Ale jest wiele związanych z pojawieniem się Chrystusa. Jednak jesteśmy surowo ostrzegani przed ustalaniem dat Jego powrotu. Nadchodzi Dzień Pański, w którym wybawi On swoją resztkę pozostawioną w Jerozolimie i zniszczy te narody, które przyszły przeciwko temu miastu. Jahwe to nikt inny jak Pan Jezus Chrystus, którego stopy jeszcze raz staną w tym dniu na Górze Oliwnej. Nie w łasce, jak to czynił za dni swego ciała, lecz w sądzie. Proroctwo Zachariasza jest niepodważalnym dowodem na to, że Jezus jest Jahwe. Także warto wziąć pod uwagę werset z Ewangelii Jana, 14 rozdział, 1 werset. Ale nie mają bezpośredniego związku z objawieniem, jakie miał Paweł. Także greckie słowo epifania, epifaneia, jaśniejący, jest tutaj takim słowem, które warto wziąć pod uwagę.